Zaczęliśmy. Dzień dobry. No właśnie, cieszę się, że nas słychać, bo to mam nadzieję, że to odpowiedź na dzień dobry jest na to, że ja powiedziałem dzień dobry. Bardzo dobra pora na to, żebyśmy chwilę w internecie porozmawiali. Właśnie udało mi się dojechać do miejsca, w którym jestem dziś bez spóźnienia. Takie zasadnicze pierwsze pytanie. Co tam słychać w Polsce, szanowni państwo? Słońce już zaszło? Nowy ład, to słyszałem. Leje. Niektórych rzeczy nie będę z czatu czytał. Na głos. Dzień dobry. U kogoś już sesja z raportem była? Nie, nie było. Leje. Ja muszę powiedzieć, że u nas nie leje na Pomorzu Zachodnim. Znaczy może gdzieś na Pomorzu Zachodnim leje, ale w Szczecinie akurat nie leje. Jeszcze. Choć wczoraj był ogrom, duży grad był. Bardzo mi się podoba. Tutaj leje wodę w raporcie. No dobrze, to może państwo mi chwilę pozajmują czatem, bo poczekamy jeszcze ze 2-3 minuty, aby się, jeżeli komuś, ktoś się rozpędził w poniedziałkowy wieczór i chciałby do nas dołączyć, to dołączy do nas. Tak mi się wydaje. Katowice lało. Sekundę, tutaj jeszcze jedną rzecz załatwię obok. Dobra, jestem z powrotem. No już powoli zaczynamy, jeszcze minuta i rozpędzimy się. Kawę wszyscy mają, herbatę, wodę. Trochę tu posiedzimy dzisiaj. Nie ma mojej koleżanki współprowadzącej. Wyłączyła się przed chwilą. A tak zawsze lubię z nią porozmawiać przed webinariami. Dobry wieczór, dobry wieczór. Do północy. Kawa w pogotowie. No się do 6 rano, bo to temat ważny. I tak jak ktoś przed chwilą napisał, że aktualny, bo te sesje są, no to pewnie będzie dużo do omawiania. Dlatego tak się pytałem o tę kawę, jak do rana. Więc zobaczymy, czy nam to... No, tylko bardzo mi się to podoba, że ta godzina 6 rano bardziej zachęca państwa do udziału w tym dzisiejszym wydarzeniu niż zniechęca. Bardzo lubię te osobiste wycieczki w czacie. Nienaturalnie żywy jesteś, Szymon, jak na poniedziałek. Bo ja wróciłem właśnie w tej chwili z treningu i zostałem zaciągnięty przez przypadek na koszykówkę pani Joanno. Więc jestem pobudzony. Dobra. Co to za trening? Piłkarski, ale było boisko do koszykówki. Dobrze, ja zaczynamy, jest 20:34, więc pewnie wszystkie osoby, które jeszcze się spóźniały, albo nie wszystkie jeszcze się spóźniają, ale zaczynamy. Dzisiejsze webinarium nie będzie webinarium trwającym do 6 rano, ale wydaje mi się, że w okolicy 45 minut nam się uda w jakimś zakresie opowiedzieć kilka rzeczy związanych z tym, co czeka nas w najbliższym czasie i też w niektórych gminach się dzieje, czyli sesje dotyczące raportów o stanie gminy. Pewnie też nie wszystko powiemy, co chcieliby państwo usłyszeć, ale w jakimś zakresie to zarysujemy. Nasza sieć obywatelska Watchdog Polska z gminami partnerskimi, jak teraz widać na slajdzie, w tej chwili prowadzimy taki projekt w kilkunastu miejscach w Polsce, działania związane z raportem o stanie gminy i to, co teraz będzie, też jest częścią czy pokłosiem tego,
że rozmawiamy o raportach, ale też o tych częściach, które się wydarzą. Jedna pierwsza rzecz, że to webinarium będzie podzielone na dwie części. Mam nadzieję, że nam się uda. Dlatego, że ja opowiem, ja sobie pozwolę trochę ponudzić w tej pierwszej części i opowiedzieć trochę takich rzeczy z przepisów, co wynika, co jest oczywiste, może mniej oczywiste, ale uporządkujące wiedzę. Później mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Pawąkowem, z wójt gminy Pawąków, Joanną Wąskletą, która trochę nam opowie takich rzeczy, które od samego, od początku, kiedy się pojawiły te przepisy, próbowało siebie w gminie wprowadzić i też jak myśli o tych sesjach raportowych. No, takie trochę, że może dla inspiracji, ale też takiego burzy mózgów. Oczywiście, kiedy do fryzjera ktoś napisał, ja nie, ja się nie wybieram do fryzjera. Dobrze, więc będzie to dwie części, część taka, te, część powiedziałbym moja i część Joanny Wąsklety, która będzie opowiadała. Ja będę próbował zadawać pytania i podążać tym tokiem, który będzie prezentowała i też pewnie część z Państwa widzę, że są osoby, które też zajmują się raportami albo tworzą je, albo z tej zewnętrznej strony jakoś inspirują te kwestie, więc jeżeli ktoś będzie miał, chciał się czymś podzielić, no to jednak jest to ułomna część, dlatego że będziecie mogli Państwo pisać. Jeżeli będą się pojawiały pytania w czacie, to spróbuję na nie odpowiedzieć albo nie odpowiedzieć, jeżeli mi się nie uda. Też przepraszam z góry, jeżeli nie wszystkie pytania będą zaopiekowane. Może uda nam się później, ale tego nie obiecuję, sporządzić jakieś pytania i odpowiedzi w jako tekst po webinarium, czyli z linkiem do nagrania. Zobaczymy. No dobrze, przechodzimy do tego, co się będzie działo. I pierwsza taka rzecz, która ja przypominam sobie, jak zaczęliśmy pracować z raportem o stanie gminy, taka inspirująca czy myśląca o tym, co można byłoby inaczej zrobić, no to jest tak naprawdę ta myśl, po co raporty. I pewnie różne osoby by miały inne odpowiedzi, po co jest sesja, powiem z tej swojej, po co raporty. Ja powiem z tej perspektywy trochę, która na samym początku pojawiała się w takim myśleniu o raportach, po co one, co to może być. No ja uważam, że raporty mają ogromny potencjał. I taki, który pozwala, bo jakby cała ta konstrukcja, że jest sporządzany jakiś dokument i co ważniejsze, odbywa się debata tak naprawdę nad tym, co jest w tym dokumencie i jak to wygląda. No, to jest taki dla mnie moment, w którym w samorządach można podyskutować o tym, w jakim jesteśmy miejscu, co się dzieje i ta cykliczność tych raportów z roku na rok jest o tyle fajna, że możemy, ta debata może rok rocznie dotyczyć zmian, ale też takiego myślenia, co nie wynika wprost z raportu i z przepisów, o przyszłości. No bo jakby to odwołanie się ustawodawcy do pojęcia debaty jest dla mnie bardzo fajne, że jest to miejsce, że w tym jakby w samorządowym życiu pojawia się miejsce, w którym możemy podyskutować i również jakby te gwarancje, o których ja jeszcze powiem dla mieszkańców, że to jest taki moment rzeczywiście, który może być tym, ja też wielokrotnie o tym mówiliśmy, świętem samorządu, czyli takiej naszego samorządu, żebyśmy o tym rzetelnie porozmawiali. Oczywiście ja jakby wyobrażam sobie to, jak ja bym zadał, jakie Państwo mają doświadczenie z raportami, jak te raporty wyglądają, no to tych historii byłoby pewnie dużo i one byłyby zarówno historiami, tak jak nie wiem, kto to dzisiaj, kogoś dzisiaj czytałem, że teraz Państwu powiem, w jednym z miast zostało przekazany raport i raport liczy 800 stron, właśnie, żeby się nie pomylić, to sięgnąłem do informacji, więc takie historie też się zdarzają, ale jakby i w idealistycznym świecie też trzeba dążyć do jakichś ideałów i my w sieci obywatelskiej wielokrotnie to podkreślamy, że trzeba do czegoś dążyć, dążyć do tego, żeby w naszych samorządach się nam wspólnie dobrze żyło i żebyśmy też debatowali. No i ten raport jakby
nie można oddzielić, co jest bardzo ważne, nie można oddzielić samego raportu jako dokumentów od tej sesji. Znaczy, moim zdaniem powinniśmy patrzeć na to całościowo. Jeżeli myślimy o tym, żeby całe te rozwiązanie, które zostało przyjęte, należy patrzeć całościowo. I dla mnie na przykład ważniejsza, oczywiście całościowa, ale ja powiem, co jest dla mnie ważniejsze, sesje są ważniejsze. Znaczy, ta sesja, w której jakby siadamy do tych stołów, czy do wspólnego, jesteśmy we wspólnym miejscu, czy w czasie pandemii, to będzie w formie internetowej czasami, to jest ten moment, w którym siadamy i mówimy, zastanawiamy się, jak tak nasza gmina wygląda się w tym świecie takim, bym powiedział, idealistycznym. I moim zdaniem ta sesja powinna być inna. Ona powinna być inna właśnie dlatego, że zarówno to uprawnienie mieszkańców, jak i radnych do tej debaty jest kluczowym czynnikiem. My też jako sieć zbieraliśmy dane, ile osób zabierało głos, no jednak to nie jest tak, że ja wiem, jakie są liczby, że mieszkańcy raczej nie zabierają głosu, że tej debaty, czy tej debaty też rzeczywiście nie ma, no ale to zobaczymy, jak to będzie. Czyli święto, dlaczego ta sesja powinna być inna, bo to będzie to święto, to ten moment, kiedy świętujemy naszą samorządność i debatujemy o tym, co się dzieje, jak to wygląda. No to też ja powiedziałem o mieszkańcach, że nie biorę udziału, tutaj się pojawiło też w czacie, że radni nie zabierają głosu, to też się zdarza. No, jakby nie w każdym miejscu będzie tak, jak by się chciało, żeby było. Teraz miejsce w historii, no jakby przypominam i też wskazuję, że rozpatrywanie raportu odbywa się na tej samej sesji, na sesji absolutoryjnej. I to jest ten moment, w którym może być trudny, no bo to jest pytanie, czy kwestie absolutoryjne nie przysłonią raportu, albo raport nie przysłoni części absolutoryjnej. To jest takie pytanie, no się nie ma na to dobrej odpowiedzi. No, zobaczymy, jak będzie Joanna Wąskleta mówiła, też z jakąś sugestią w Pawłonkowie, że może ta sesja trwała 2 dni, była rozdzielona kwestia raportu o stanie gminy do kwestii absolutoryjnych. Natomiast no, to jest jakby ten moment, kiedy musi być odbyć się ta debata. I oczywiście to, co teraz Państwo mają na slajdzie, no to raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Czyli najpierw są kwestie raportowe i wszystko, co za tym idzie, o czym zaraz jeszcze powiem. No i ta jakby debata, która się dzieje, która jest, piszcie mi za oknem, nie może Państwo to przeszkadzać, albo w słuchawkach, nie. Włączyli jakieś syreny, nie wiadomo, co to znaczy. Chmurzy się, może jakiś alarm jest przeciwpowodziowy w Szczecinie. Jakby ktoś dał mi znać, co się dzieje w Szczecinie, to będę wdzięczny. Czyli mamy takie te kwestie, czyli wtedy, kiedy jest sesja absolutoryjna, też jest ta kwestia raportu. Dobra, i to jest jakby to jest ten moment, natomiast no rzeczywiście jest, ustawodawca zdecydował się na użycie tego pojęcia debata i to jest chyba istotne, o czym ja jeszcze tylko będę, to o czym też powiem, co się mieści w tej debacie, bo też ostatnio miałem takie pytania i jak to wygląda. I teraz tak, zacznę ten slajd od końca, bo od tego też przed chwilą taką myśl miałem. Rzeczywiście jest tak, że ustawodawca posługuje się i w ogóle ten pomysł na debatę jest, co się mieści w tej debacie może od końca. Bo teraz jest takie zagadnienie powstało, czy jeżeli jest debata o raporcie i ta sesja raportująca, to może powstało takie pytanie, czy radni mogą zadawać pytania, a organ wykonawczy, wójt, burmistrz, prezydent jest zobowiązany do odpowiadania. No i teraz jest to dosyć ciekawe zagadnienie, bo oczywiście już w słowie debata by się to wszystko mieściło. Natomiast z drugiej strony może powstać takie zagadnienie dosyć problematyczne o tym, że radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. I to jest pytanie, że uważam, że te przepisy są trochę nieprecyzyjne, bo jeżeli jest kwestia zabierania głosu i też takiej wypowiedzi, to czy może dojść do takiej sytuacji, że organ wykonawczy uchyli się od odpowiedzi i powie, że w zasadzie powinno być tak, że
powinno być tak, że radni, jakby organ wykonawczy mówi, to uprawnienie do zabrania głosu powoduje to, że dany radny wypowiada się, zabiera głos, tam ewentualnie wskazuje swoje zastrzeżenia, ale ustawodawca nie użył, jakby nie stworzył takiej konstrukcji, że jest podczas tej sesji z raportem, poza zabraniem głosu przez radnych, czy istnieje możliwość zadawania pytań. No, i ustawodawca tego jakby takiej kategorii nie stworzył, czyli jakby uznał, że należy dać radnym możliwość, żeby zabrali głos, ale nie pojawia się tam słowo, takie słowo, czy w ogóle taka konstrukcja, w której następują pytania, w sensie część pytaniowa. No, i to jest teraz kwestia taka, że mogłoby dojść do takiej sytuacji, że organ wykonawczy rzeczywiście się uprze się do tego, że nie będzie odpowiadał na pytania. I tak znam takie ze dwa miejsca w Polsce, że rzeczywiście to zostało. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę, że jednak ta kwestia debaty, czyli szerszego patrzenia na kwestię tej sesji raportowej, że jeżeli jest przedstawiony raport i odbywa się jednak ta debata, no to częścią, bym powiedział, tej debaty powinno być możliwe zadawania pytań i też jakiegoś takiego próby odpowiedzenia na nie, no bo zdaję sobie sprawę, że te pytania mogą być z różnych kategorii, nawet jeżeli dotyczą raportu, czyli jakby treści, które są w raporcie. Natomiast no, jeszcze raz to powtórzę, że to jest tylko zabieranie głosu i rzeczywiście mogłoby dojść do tej sytuacji, że organ wykonawczy nie odpowiada, odbywa się ta sesja w ten sposób, że jest zaprezentowany raport, zabierają głos radni i później jakby nie ma też tych kwestii pytań, ale no jakby tu też wskazuje na te kwestie debaty, no jednak, ale przy czym zastrzeżenie jest takie, że ten przepis nie jest, ta konstrukcja artykułu 28a nie jest pełna. I teraz tak, radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Nie można w żadnym zakresie ograniczyć im tego głosu, czasowo nawet, czyli to jest ta kwestia. I to jest ważne, że to uprawnienie należy, ja bym odczytywał w ten sposób, że to nie jest tak, że jak ja jako radny zabieram głos i tam powiedzmy mówię 5 minut, że już później mi się tego głosu nie udziela, że wyczerpałem jakby to jednorazowo ma być to ten głos radnego, czy zabranie głosu w debacie, to uważam, że ta możliwość debaty również dotyczy tego, że jeżeli radni chcą na przykład raz zabrać głos, drugi raz zabrać głos, czwarty raz zabrać głos, to jest to właśnie bez ograniczeń czasowych się również w tym mieści, bo jeżeli jest, to też jakby i wracam do tej całej konstrukcji tej sesji debatującej, no to moim zdaniem byłoby daleko idącą ograniczeniem takiego myślenia o sesji, o debacie, jeżeli radny mógłby zabrać tylko jednorazowo głos, oczywiście bez limitu czasu, i później nie mógłby drugi raz zabrać głosu. To uprawnienie dotyczy kilkakrotnego zabierania głosu. Za każdym razem radny powinien, czy radna powinni mieć możliwość zabrania głosu i również bez limitu głosu. Czyli to też o tym, czyli mamy te kwestie debaty. I teraz też jest to taki, bym powiedział, ciekawa rzecz dotycząca raportu, to przypominam, że to uprawnienie do debaty nie jest obowiązkiem radnych. Znaczy to jest akurat, proszę, polecam, że tu już zapadł taki wyrok, to dotyczyło właśnie uchwały i tego, że nie było formalnie debaty. Znaczy, oczywiście jest ten moment, a teraz kto chciałby z radnych zabrać głos i doszło do takiej sytuacji, że radni nie zabrali głosu i tak jakby sprawa się znalazła w sądzie, jakby wskazując, że skoro się nie odbyła debata, czyli fizycznie jakby w czasie się nie debatowali radni, to nie można mówić, że znaczy nie został spełniony warunek debaty. No sam to jakby wskazał, że to uprawnienie do debaty jest rzeczywiście jakby tym uprawnieniem. Znaczy nie można nakazać radnym brać udziału w debacie. No i to jakby formalnie, jeżeli oczywiście jakby nie było punktu takiego, w którym otwieramy debatę, znaczy ten czas dla radnych, żeby zabrali głos, ewentualnie dla mieszkańców, którzy się mogą zgłosić, to jeżeli by nie było tego formalnie punktu, no to rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że doszło do naruszenia przepisów. Natomiast w sytuacji, w której to jest, a nikt nie zabiera głosu, no to się proceduje po prostu dalej. I nie można mówić wtedy, że nie było sesji.
Znaczy nie było tego, tej debaty. No i ten głos mieszkańców. I teraz takie kwestie formalne. Tutaj ustawodawca zdecydował się w tej sesji raportowej uwzględnić taką rzecz, która zdarza się w niektórych gminach w Polsce, że podczas sesji nie udziela się głosu mieszkańcom. Nie ma też albo takiej zwyczaju, albo takiej zasady, czy też nie jest to wpisane do statutu i zdarzają się sytuacje, albo nie ma woli politycznej, że nie udziela się głosu mieszkańcom. I tutaj ustawodawca zdecydował się stworzyć taki mechanizm, dzięki któremu, jeżeli spełnione zostaną warunki formalne, to każdy mieszkańc, który spełni te warunki formalne, musi być mu udzielony głos. Czyli nie można tego głosu wtedy nie udzielić. I to uprawnienie należy tak właśnie rozpatrywać. Jeżeli spełnione są przesłanki formalne i mieszkaniec je spełni, to musi być mu udzielony głos. I zaraz odpowiem na to pytanie. I tu jest jakby te kwestie formalne, że w przypadku w gminie do 20 miesięcy, do 20 tysięcy mieszkańców, 20 osób musi się podpisać, w gminie powyżej 20 tysięcy mieszkańców, co najmniej 50 osób. I teraz tak, zaraz będę odpowiadał, trzy pytania tutaj są właśnie odnośnie tego, czy podpisy i miejsce zamieszkania osób popierających? Nie, dlatego że proszę zauważyć konstrukcję, bo w tej chwili państwo na slajdzie mają niemalże copy paste z przepisu i mieszkaniec, jakby osoba, która chce zabrać głos, jest jednak wskazana jako mieszkaniec i należałoby go traktować jako mieszkanie. Ale, co jest bardzo ważne, i nie będę tutaj jakby wchodził w intencje ustawodawcy, jeżeli chodzi o podpisy, to nie jest wskazane, że to ma być nawet 20 osób będących mieszkańcami gminy. Po prostu należy przy takim zgłoszeniu w gminie do 20 tysięcy mieszkańców, należy mieć podpisy 20 osób. Niezależnie od tego, czy są mieszkańcami, niezależnie od tego, w jakim są wieku. I to jest jakby taka wskazówka techniczna, bym powiedział. Nie zbiera się żadnych innych danych. Ustawodawca tutaj i też tego w uchwałach, czyli w tych uchwałach, które rady mogą podejmować dotyczące szczegółowości raportu, też się tego nie można tego regulować. Po prostu ustawodawca wskazał 20 podpisów w takiej gminie co najmniej i co najmniej 50 podpisów w gminie powyżej 20 tysięcy mieszkańców i żadnych innych danych. Kolejne pytanie jest czas na wolną wypowiedź. Od 2 lat zabieram głos i każdorazowo, niezależnie od tego, ilu jest występujący, każdemu występującemu przewodniczący rady udziela tylko 5 minut i skrzętnie pilnuje. Jeżeli chodzi o mieszkańców, radni mówią bez limitu. W stosunku do mieszkańców ustawodawca nie zagwarantował czy czasu, czy też rozmowy bez limitu. Po prostu należy dać głos i zdarza się to, tak jak tutaj pan Sławek sygnalizuje, radni, a mieszkańcy po prostu może rzeczywiście przewodniczący wskazać czas, jaki czas, w jakim albo ewentualnie odebrać głos mieszkańcom. Więc to jest duży zysk jest do radnych, którzy mogą robić różne rzeczy, natomiast w stosunku do mieszkańców to uprawnienie jest tylko do formalnego udzielenia głosu, a rzeczywiście mogłoby dojść do takiego skrajnego przypadku, w którym przewodniczący rady udziela głosu mieszkańcowi, który spełni te warunki formalne i jednocześnie po 2 minutach odbiera głos. Więc to jest ważne. No to jest jakby już chodzi, to już jest kwestia pewnej kultury, bym powiedział, jeżeli chodzi o debatę, no ale też jakby tutaj rzeczywiście tych różnych gwarancji dla mieszkańców nie ma, poza tym zabraniem głosu. I teraz jest kwestia trzecie, bym powiedział, takie pytanie, które było przy tym slajdzie, to jest epidemia versus zbieranie głosów. No nie ma tu, jakby trzeba mieć te podpisy. I tutaj nie ma, jakby jeszcze jedna zna jest ważna rzecz, żeby tym, to jest to, co teraz ja mówię, dotyczy sytuacji, w której mieszkańcy przychodzą z tymi poparciami. Jeszcze bardzo jest ważne to, że to musi być do przewodniczącego i na dzień przed sesją, na której to się odbywa, ale jest jedna ważna rzecz, bo teraz do tego pytania epidemia versus zbieranie głosów.
nie ma żadnych, to uprawnienie ustawowe dotyczy sytuacji, w której ja jako mieszkaniec przyniosę podpisy i, nie ma możliwości nieudzielenia mi głosu. Natomiast w ogóle jakby nie ma przeszkód, i to też pewnie dla części państwa jest oczywiste, żeby przewodniczący czy przewodnicząca rady po prostu udzieliła głos mieszkańcom. Jak przychodzą mieszkańcy bez podpisów i trwa sesja związana z raportem, to bez problemu po prostu może taka osoba udzielać głosu i powiedzieć, czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos w debacie. I nie trzeba mieć żadnych podpisów wtedy. Znaczy, to te podpisy są moim, to rozwiązanie, bo to trzeba o tym pamiętać, to rozwiązanie jest tylko i wyłącznie, znaczy ono jest tym jakby możliwością, znaczy nie możliwością, to jest uprawnienie, które ja jako mieszkaniec mam, że nikt mi te, jakby nie odmówi udzielenia głosu. Natomiast jeżeli są rady, w których nie ma problemu z tym, żeby udzielany był głos mieszkańcom, no to po prostu w tej sesji raportowej, jak jest debata, to wystarczy zapytać, czy któryś z mieszkańców chciałby zabrać głos. I teraz to jest ważne. Czyli jakby nie trzeba mieć podpisów, żeby móc dopuścić, czyli jakby z punktu widzenia władzy, bym powiedział, z punktu widzenia rady, to nie jest tak, że tylko zabierają głos ci mieszkańcy, którzy przynoszą te podpisy. Po prostu mogą zabrać mieszkańcy, którzy są na sesji, czy w jakiś inny sposób. Pytanie kolejne, czy sołtysi są objęci limitem? Sołtysi zabierają głos na takich samych zasadach jak mieszkańcy, chyba że w statucie jest to jakoś inaczej uregulowane. Dobra. I tutaj pan Krzysztof, czyli wiele zależy od przewodniczącego, bez względu na to, czy się ma podpisy. Tak, to przewodnicząca osoba taka jest kluczowa. Kto oprócz mieszkańców danej gminy może zabrać głos w sprawie raportu? Mieszkaniec innej gminy, przedstawiciel stowarzyszenia nie z tej gminy. Generalnie no osoba, która jest na sesji. No, jeżeli byłaby taka sytuacja, oczywiście to ja cofnę tylko. O nie, tutaj jest. Jakby ta kwestia głosów, to jednak ustawodawca się, jakby tych podpisów dotyczyłoby to mieszkańców. Natomiast jakby, no, jeżeli ktoś się pojawił na sesji, chciałby się wypowiedzieć odnośnie tych kwestii, które wynikają z raportu, no to nie ma znaczenia, skąd on jest. To jest ważne. Znaczy, jakby ja się też mam taką obawę w tym myśleniu o tej debacie, że my ją za bardzo formalizujemy. I podejrzewam, że mogą być takie gminy, w których po prostu się wskazuje, że wyłącznie ci mieszkańcy, którzy mają podpisy, mogą zabrać głos. Znaczy, to jest nieprawda. Znaczy, to jest jakby troszkę odwrócenie istoty sesji, no bo na każdej sesji osoba, która prowadzi tę sesję, może udzielić każdej osobie głosu w każdym punkcie. Znaczy, to jest jakby ważne. I działa to również na tej sesji, która dotyczy raportu. Tu się pojawia takie pytanie też, a kiedy musi udzielić głosu? W gminie Ostróda niestety są bardzo oporni do udzielania głosu. Będę mieszkańcem. Znaczy, to nie będę w każdym. Przepraszam, bo coś mi tutaj latało. Nie machnąłem na państwa ręką. Proszę sobie nie myśleć. Pierwsza rzecz jest taka, że no, w momencie, w którym po radnych moim zdaniem powinna być możliwość wypowiedzenia się przez mieszkańców, oczywiście to nie znaczy, że radni mogą nie wrócić w tej debacie do dyskusji, tak jak powiedziałem. I to jest, jeżeli generalnie, może jeszcze odpowiem, kto jest mieszkańcem. No, mieszkańcem będzie osoba, która zamieszkuje bez zameldowania. I to jest ważne. I jeszcze jest jedna rzecz, że ustawodawca zdecydował się na taki limit dla mieszkańców, który polega na tym, że do 15 mieszkańców, którzy przyniosą te podpisy, to im będzie trzeba koniecznie dać głos. Czyli jakby jest ta liczba 15, to jest liczba graniczna takiego uprawnienia mieszkańców, którzy na pewno będą mieli głos, nawet jakby były władze niechętne do jego udzielania. Natomiast może być ta liczba zwiększona, natomiast to jest decyzja jednostkowa rady, jeżeli wpłynęłoby 30 takich tych podań, bym tak powiedział, czy zgłoszeń, no to jeżeli wpłynie ich 30, to radni muszą zdecydować, że
kolejna piętnastka też zabierze głos, co znowu powoduje to, że to jakby cały czas działa to uprawnienie, głównie bym powiedział, w radach, w których nie daje się mieszkańcom głosu, no bo jeżeli przyjdzie więcej mieszkańców i ta debata jest fajna i otwarta, no to wracamy znowu do tej zasady, że osoba będąca pełniąca funkcję przewodniczącej czy przewodniczącego zawsze może udzielić głosu, nawet powiedzieć, no dobrze, nie mają państwo, no nie wiem, mają państwo podpisy, nie mają, debatujmy, no bo to jest jakby też do tej kwestii, co to jest za sesja i jak to wygląda. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o działanie. Dobrze, tam były pytania, sobie spróbuję tu jeszcze przejrzeć pytania, żeby coś nie uciekło. Dobra. A co jeżeli mieszkaniec podczas debaty wypunktuje błędy w raporcie, niezgodność z ustawą? No jakby, jeżeli się pojawią w debacie jakieś zastrzeżenia do raportu, no to są zastrzeżenia, które powinni rozważyć radni podczas głosowania, o którym zaraz powiemy. Dobra, bo mi się tutaj... To jest jakby, jeżeli raport, są do raportu zastrzeżenia, no to jest kwestia głosowania i radnych nosi tego, co się dzieje. Dobra, spróbuję jeszcze coś przeczytać. Tu pan Grzegorz wskazuje, że bo w zeszłym roku terminy były przedłużone do przedstawienia raportu, w tym roku one nie są przedłużone, ale są przedłużone kwestie finansowe. No, właśnie stworzono problem proceduralny w tym roku. No, to jest też kwestia tego, że w zeszłym roku to było bardziej spójne, no, w tym nie jest i to jest, znaczy, następuje ten rozjazd, natomiast no, to jest też ważne. Tylko czym innym jest przedłożenie, jakby też jeszcze kwestia debaty. I przedłożenia, czyli do 30 raport. Tak, na razie raport jest przedłożony Radzie. W jaki sposób przekazać raport cały? Albo to będzie przewodniczący po prostu przekaże, albo zostanie bezpośrednio wysłany do radnych. Na zadane pytanie wójt nie odpowiada, przewodniczący, no to już o tych pytaniach powiedziałem. Dobra, teraz idziemy dalej. No i to akurat powiedziałem, czy można zabierać głos bez podpisów i głos z artykułu 28a, jaki ma charakter. No ten głos mieszkańców ma charakter obowiązkowy, tak jak powiedziałem, przy tych podpisach, ale też może to się odbywać w inny sposób. Dobra, teraz następny. No i to przechodzimy do już tego cołek, czyli mamy tak, prezentacja, debata i co jest później. Później jest głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi. Jest też bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady i co jest bardzo ważne, jest ta regulacja, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. Czyli jakby jest to już, przypominam, że to było kiedyś, były problemy z uchwałami absolutoryjnymi, tu od razu ustawodawca to wskazał, że jeżeli byłaby uchwała, projekt uchwały o udzieleniu wotum zaufania i by to nie przeszła, taki projekt uchwały, nie stałby się uchwałą, no to jest to równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania, czyli po prostu wprost przechodzi, nie trzeba już więcej głosować. To jest bardzo ważne przy tej bezwzględności. I tutaj też jest taka kwestia, o tym trzeba... To jest bardzo ważne, ale to też wielokrotnie jest zapominane, nie tylko przy tych uchwałach, jeżeli chodzi o wotum zaufania. No i to jest, przepraszam, ale pies się obudził. I ważne jest to, że musi być dobre uzasadnienie tej uchwały, jeżeli by się coś działo, dlatego że uchwały dotyczące wszystkich uchwał, to jest kwestia później ewentualnie, że mogą się nimi zająć sądy administracyjne i wskazujące na to, jakby uzasadnienie uchwały jest
każdej uchwały, obligatoryjną częścią uchwały i ma duże znaczenie dla oceny, ewentualnie sądowej oceny tego postępowania. I to jest bardzo fajne uzasadnienie jednego z wyroków. Oczywiście to nie tworzy też, prawa wyroki nie tworzą, ale też takiego wskazania, jaką rola jest uzasadnienia i po co ona jest. Przede wszystkim no to jest ważne, że instytucja wotum zaufania dla wójta jako wyłącznie instrument polityczny, znaczy to jest kwestia takiego właśnie też odpowiedzialności za to, co się udziela, jak się udziela. No i przepraszam, spojrzałem na czat. I też jest bardzo ważne, to jest ta kwestia praworządności i działania na rzecz oceny podjęcia takiej uchwały i tutaj sąd wskazuje, że z tej zasady możliwe jest wprowadzenie obowiązku sporządzania przez organ władzy publicznej uzasadnień swoich rozstrzygnięć, ale mówię, jeszcze raz powtarzam, że każdy projekt uchwały musi mieć uzasadnienie, aby było możliwe dokonanie oceny, czy do ich podjęcia doszło w wyniku wszechstronnej, starannej analizy stanu faktycznego. I to jest bardzo ważne, czyli jakby, jeżeli dochodzi do kontroli sądowej, to żeby sąd widział, skąd jakby się wziął zamysł rady do głosowania. I to jest i dalej, brak uzasadnienia uchwały w przedmiocie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania, z czym mamy do czynienia także w kontrolowanej sprawie, czyli tej danej, skutkuje tym, że ustalenie rzeczywistego motywu podjęcia przez Radę Gminy uchwały o nieudzieleniu staje się niemożliwe. Czyli to jest bardzo ważne. Uzasadnienie nie będę też dalej czytał, to osoby Państwo będą mogli zobaczyć później na nagraniu, jeszcze sobie raz poczytać, jak to wygląda. Pytanie, które tutaj padło, znaczy musi być pytanie pierwsze, czy więc w przypadku niepodjęcia uchwały, znaczy wtedy nie ma, znaczy będzie to, przechodzi to, ja wiem, o co pan Michał pyta, czyli jeżeli jest uchwała na, powiedzmy, za wotu, a ona nie przechodzi, i wtedy jest po prostu równoznaczne, nie trzeba mieć uzasadnienia, bo się już nie głosuje, jest po prostu jednorazowe działanie. I kto technicznie wykonuje uzasadnienie? No, podmiot przygotowujący projekt uchwały, najczęściej jest to aparat administracji samorządowej, czyli organ pomocniczy wójtowi. No i to jest jakby skutek, co by się wydarzyło, jak jest ten głos niepodjęty i to daje, znaczy, że jest dwa razy wotum, nieudzielone wotum zaufania, no to może być podjęta decyzja o przeprowadzeniu referendum, no ale to już jest kwestia wtórna, to tak lotem, czyli mamy takie jakby, podsumowując, pierwsza rzecz, słowo debata ma kluczowe znaczenie dla tego myślenia o tej sesji. Debata z możliwością zabrania głosu przez radnych, niczym nieskrępowane możliwość zabierania głosu przez radnych. Mamy mieszkańców, którzy mogą, jeszcze, bo ważne, ja w tej chwili jeszcze powiem o sesjach covidowych i o możliwości ich prowadzenia. A to za chwilę to podsumuję. Czyli mamy radni głos, mieszkańcy, jeżeli przewodniczący, łapiąca funkcję przewodniczącego, może dać mieszkańcom głos w każdym momencie. Jeżeli chodzi o te podpisy, to przypominam, że one po prostu gwarantują to, że taka osoba na pewno ma udzielony głos. W przypadku mieszkańców, tak jak tutaj była mowa, może ten limit, się bez limitu nie obowiązuje, może być, wprowadzane są te limity, ale przypominam, że to jest kwestia, cały czas to słowo debata się pojawia. Później mamy projekt uchwały o udzieleniu albo nieudzieleniu wotum zaufania i wraz z projektem uzasadnienia, bo to jest część obligatoryjna, no i przystępujemy do głosowania i dalej jest, co jest. Ważne jest to, że oczywiście to wotum zaufania ma charakter, znaczy mimo tam tego wyroku, to jest polityczne, ale jednak wotum zaufania jest jakimś elementem politycznej odpowiedzialności za, powiedziałbym, w mojej opinii, za sytuację, w jakiej jest gmina w zeszłym roku była, bo raport jest za rok kalendarzowy poprzedni. I to jest takiego, że to jest ta sytuacja, w której debatujemy, zastanawiamy się nad tym, no ale jednak jest to organ wykonawczy, tutaj podlega ocenie, powiedziałbym, politycznej tak naprawdę przed radnymi społeczeństwem za to, co w ostatnim roku było. No i to jest ważne, żeby też o tym pamiętać. Natomiast no, to też ta jakby ocena radnych powinna mieć charakter rzetelny. No, dlatego też jest tam poprzedzone debatą i ewentualnie zastrzeżeniami do raportu. I teraz
Szukamy tutaj pani wójt Joanny Wąsklety. Czy jesteś? Bo byśmy cię zrobili prezenterką i mogłabyś z nami porozmawiać. Jestem, jestem. Joanna z jedynką. To czekaj, ja cię próbuję zlokalizować. Tak, jest Joanna z jedynką. Dobra. Przypisz rolę prezentera. Uważaj, bo może się włączyć kamera. Albo jakbyś odblokowała swoją kamerę, to już byłoby nam dużo łatwiej. Przejdziemy do tej drugiej części. Halo, halo. Mam nadzieję, że jest tylko jedna Joanna z jedynką. Nie wiem, jest. Czy jest. Doskonale cię widzę i słyszę. A jak pozostali? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest OK, piszą. No to fajnie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, że się zgodziłaś po tym, że wiem, że dzisiaj miałaś dużo pracy u siebie w gminie, że się zgodziłaś wieczorem z nami chwilę pogadać. Mam nadzieję, że nam to szybko pójdzie. A może nie, a może dłużej pogadamy. No, będzie to miało taką formę, ja postaram się zadać jakieś pytania, a jak oczywiście nie będziesz chciała pytań i będziesz dużo opowiesz o swoich doświadczeniach i też myślach, no to też będzie fajnie. Ja my też tutaj, żeby część z Państwa pewnie wiem, no my się znamy i też Twoja gmina jest w tym wspólnym naszym działaniu o raportach. I też wiem, przed jakimi różnymi wyzwaniami stałaś, jeżeli chodzi o raporty. I też wielokrotnie wspominam tę Twoją historię pierwszego raportu. I Ty próbowałaś pierwszą sesję zrobić zupełnie inaczej niż do tej pory trwały u Ciebie sesje. Pewnie powiesz, dlaczego wydarzyło się, jak się wydarzyło, może nie mów tego na początku, ale ja mam pytanie, no jakby skąd u Ciebie pomysł na to, żeby zorganizować sesję z raportem zupełnie inaczej niż sesje, które się dzieją na co dzień? Jak Wy to zaprojektowaliście, jeżeli chodzi o ten pierwszy raport? No dobrze, rzeczywiście pierwsza sesja miała być, nawet tu dzisiaj użyłeś takiego sformułowania, świętem demokracji, czy takim w ogóle, chcieliśmy świętować. I przenieśliśmy się do innego budynku, żeby mogli przyjść ludzie. Zresztą tych ludzi zaprosiliśmy. Poprosiłam urzędników, żeby się odświętnie ubrali. Część, naprawdę spora część, właściwie zostali w Urzędzie Gminy, tylko ci, którzy musieli. Była zaproszona na tę część właśnie debatancką i w ogóle absolutoryjną na tę sesję. No niestety mieliśmy pecha o 11 tego dnia, kiedy o 14 miała odbyć się sesja, okazało się, że w naszej małej bardzo gminie, 6,5 tysiąca mieszkańców, wybuchła afera z udziałem księdza, który został oskarżony o jakieś tam niecne czyny z małoletnimi. No i już wszyscy zapomnieli o raporcie, mieliśmy wywiady z TVP, z TVN-em i z czymkolwiek i jakby ten raport, mimo że miał być takim super świętem, okazało się, że no wszyscy siedzieli jak struci, przerażeni tą sytuacją, wystraszeni tym, co będzie dalej, bo mieszkańcy ze sobą zaczęli się strasznie kłócić. Także no, na pewno wszyscy to będziemy pamiętać do końca życia, tę pierwszą sesję o raporcie. No powiedzcie, pamiętaj, tylko wiesz co, no ja mam pytanie, jakby skąd ci wpadł ten pomysł do głowy? Bo to w sumie nie odpowiedziałeś, powiedziałeś o święto demokracji. No tak, no ale znaczy, nie wiem skąd mi przypadł do pomysłu. Znaczy ja jestem bardzo jawnościowa, zresztą my tutaj współpraca z Watchdogiem to już gdzieś jest, nie wiem, 2010-2013 rok, kiedy jeszcze byłam radną opozycyjną i jakby zupełnie z drugiej strony patrzyłam na ten świat samorządowy. I jakby takie mam przekonanie, że mieszkańcy powinni być zaangażowani w pracę na obszarze jakby całego działania urzędu, gminy i że to jest jednak wspólnota i to był taka, ja tak uważałam, że to była taka przestrzeń, w której mogliśmy rzeczywiście pogadać o tym, jak ta nasza gmina wygląda, co możemy jeszcze zrobić, w jaki sposób możemy pomyśleć, czego potrzebujemy. No i taki był mój zamysł. Na szczęście rada, z którą współpracuję, bardzo podobne wartości wyznaje i pani przewodnicząca, i radni. I wszyscy jakby zapaliliśmy się do tego pomysłu, że to może być przestrzeń, taka trochę taka ewaluacja poprzedniego roku i zastanowienia się, co możemy jeszcze w przyszłym roku poprawić, zrobić lepiej, na co zwrócić większą uwagę.
Dzięki. Słuchaj, a co to by, jakbyś powiedziała z punktu widzenia organu wykonawczego, co daje, nie raport, ja pytam o sesję, co daje ci taka sesja? To, że, czy ona ci w ogóle przynosi jakieś wartości do twojej pracy, to raportowanie o gminie i też ta debata, która się dzieje albo nie dzieje? No i to przynajmniej kilka. Pierwsza to jest takie spojrzenie, dla mnie to jest istotne, spojrzenie takie trochę już z dystansu, tak pół roku minęło, mogę sobie pomyśleć, co, jak ten rok, ja nie wiem, jakie akcenty były rozkładane pracy sił urzędu, nie wiem, gdzie się, na czym się koncentrowali radni, na czym ja się koncentrowałam i teraz jakie efekty to przyniosło, tak, już gdzieś po półrocznej część została wdrożona, część jest w trakcie i jakby to po pierwsze. Po drugie, to też jest taki trochę zatrzymanie się nad tym rokiem, przemyśleniem, co na przykład w ubiegłym roku była taka fajna sytuacja, gdzie ja tam przedstawiłam prezentację najpierw, trochę skróciłam ten raport w prezentacji, opowiedziałam o najważniejszych rzeczach, a potem radni tam mieli jeszcze kilka pytań dotyczące samego raportu, a później zaczęliśmy rozmawiać, no tak, to mamy zrobione, to, ale jeszcze moglibyśmy zwrócić uwagę na to, tam chodziło o oświetlenie uliczne. I jakby to już był przyczynek do tego, co robimy w tym roku, czyli audyt oświetleniowy, jakieś takie rzeczy. Także ja nie wiem, ja wiążę duże nadzieje z tym raportem, że to jest taka przestrzeń, żeby trochę pomyśleć o tym, co było i w perspektywie tego, co możemy poprawić i na przyszłość zmienić i nie wiem, włączyć mieszkańców. To teraz pytanie dotyczące radnych, z twojej... Jaką rolę widzisz dla radnych, jeżeli chodzi o taką debatę? Jaki radny powinien być w twoich marzeniach? Taka osoba, która pełni mandat radnego i masz tę debatę, i co byś chciała usłyszeć? O, ja mam samych radnych marzeń. Co bym chciała usłyszeć? Ja bym chciała usłyszeć, po pierwsze, że oni w ogóle przeczytali ten raport, to po pierwsze. Po drugie, że rzeczywiście jakby zastanowili się nad tym, co z tego raportu, bo ty też dzisiaj wspomniałeś o raporcie, który ma 800 stron, nasz raport ma raptem tam 40 kilka, oprócz tego przygotowuję jeszcze takie taką prezentację, takie podsumowanie bardziej i będę to też udostępniać przed sesją na moim Facebooku i na stronie internetowej Urzędu Gminy, trochę takie dla takich, co się nie chce im czytać, tak, żeby sobie tam popatrzyli i pomyśleli o tym. I teraz co ten radny? Ja bym chciała, żeby on przede wszystkim to przeczytał i po drugie się nad tym zastanowił i przemyślał też te wszystkie nasze problemy, których no, mamy dużo, my jesteśmy taką raczej ubogą gminą małą, żeby zastanowić się, co jest dla nas przede wszystkim najważniejsze, bo tych potrzeb jest od groma i trochę, więc zastanówmy się, co jest dla nas najważniejsze i w jaki sposób możemy, co możemy zrobić, żeby polepszyć te potrzeby naszych mieszkańców. I też bym bardzo chciała, żeby ten radny próbował się, jakby patrzył na te potrzeby z perspektywy swoich mieszkańców, żeby jednak cały czas myśleć, że to jest nasza, że my jesteśmy po to, żeby zabezpieczać zbiorowe potrzeby mieszkańców tej naszej gminy i to, znaczy to by było super, gdyby tak było. A mieszkańcy u was zabierają głos? Bardzo chcieliśmy, żeby zabrali, ale jakoś nie umiemy ich przekonać, żeby przyszli, a jeśli przychodzą, to pojedyncze osoby. No w tym roku też jesteśmy, tak jak wspomniałeś, partnerem w waszym projekcie i już pewne kroki poczyniliśmy, a właściwie łyśmy, ponieważ przewodniczącą w ogóle nasza gmina jest mocno sfeminizowana, mamy tylko dwóch panów, którzy są urzędnikami, reszta wszystko kobiety i rządzą też kobiety, w związku z czym przewodniczącą Rady Gminy też jest kobieta i właśnie z panią przewodniczącą miałyśmy spotkanie online, chyba w ubiegłym tygodniu to było, na którym już opowiadałyśmy trochę tak jak ty dzisiaj, tak, co to jest raport, w jaki sposób, no właśnie też mówiłyśmy o tym, że będziemy dopuszczać do głosu tak naprawdę wszystkich mieszkańców, niezależnie pani przewodnicząca, niezależnie od tego, czy przyniosą jakieś podpisy, nawet sugerowałyśmy, żeby nie potrzeba nam podpisów, tak, przyjdźcie i pogadajcie z nami. I tutaj też mamy taki pomysł, który zresztą też się pojawił w pracy nad tym projektem, żeby spróbować tę naszą sesję rozdzielić na dwa dni. Czyli najpierw przedstawiamy, znaczy tam wszystkie rzeczy formalne, tak? Potem przedstawiamy raport i
wychodzimy wręcz, zastanawiamy się, prawdopodobnie zrobimy to na dworze nawet, w sensie, wiadomo, sesję rozpoczniemy w jakimś budynku, gdzie będziemy ją nagrywać, ale potem też właśnie tutaj mamy takie zastanowienie, jak sfilmować tą debatę, żeby móc ją puścić, nie wiem, na YouTubie, tam gdzie puszczamy zawsze sesję, nad tym się jeszcze będziemy zastanawiać, ale generalnie chcemy wyjść z tymi ludźmi zza tych stołów, zza tego miejsca, gdzie będziemy, gdzie siedzą zwykle radni i ja, żeby po prostu z nimi porozmawiać o tym, co przed chwilą usłyszeli. Ja też przygotuję taką prezentację, będę też tam prezentować na bieżąco. Postaram się też trochę zainspirować, w sensie pokazać te najtrudniejsze obszary, z którymi się mierzymy, te, gdzie się nam najlepiej udało coś zrobić w poprzednim roku. I będę chciała po prostu tych ludzi zapytać wprost, tak, nawet jeśli nie będą chcieli zabierać głosu, bo z tym różnie, żeby zapytać ich, co o tym sądzą. No, wymyśliłyśmy z panią przewodniczącą, że chyba jakieś ciasto zamówimy albo kawę, żeby trochę ich przyciągnąć. No i zobaczymy. No i też będziemy tak naprawdę ich zapraszać trochę na siłę, w sensie, że zaprosimy sołtysów na pewno, jakieś NGOsy. No po prostu zaprosimy fizycznie tych ludzi, żeby przyszli. No dobrze. Miałem jeszcze ze dwa pytania, ale już prawie tam w tej części wszystko powiedziałem, bo chciałem zapytać o te plany na ten rok, które masz. No to masz tutaj bardzo dobre, możesz przeczytać w komentarzach, ja bym chciał u nas takiego wójta. Tego jeszcze nie wiecie, bo mnie nie znacie. Super. Słuchaj, a powiedz mi, jeżeli chodzi o te kwestie raportu, poza tym, że opowiedziałaś, jak ta sesja mogłaby wyglądać, to czego sobie byś jeszcze życzyła, jeżeli chodzi o raport i o sesję? No, główne to życzenie, żeby przyszli mieszkańcy, tak? Żeby przyszli mieszkańcy i przyszli zainteresowani tym, co akurat się dzieje, a nie opowiadać, że tam, nie wiem, jakiś przepust jest zapchany albo równie taki. Żeby przyszli skoncentrowani jednak i zapoznani po części, a ja też na miejscu ich spróbuję zapoznać i zainspirować trochę do zastanowienia się chociażby ad hoc nad tym, co będzie za chwilę, o czym za chwilę będzie mowa. Tak? To jest jakby takie moje najfajniejsze marzenie. No i chciałabym, może nam się udaje zrealizować trochę ręcznie. Marzeniom trzeba pomagać, więc po prostu będziemy fizycznie zapraszać swoich sąsiadów, zresztą tak też to rozmawialiśmy z radnymi, żeby każdy radny zaprosił 2-3 osoby ze swojej miejscowości. No gdyby przyszły, no to mamy już około 50 osób, nie? Super. No, masz zaproszenie do kilku miejscowości, jakbyś potrzebowała wyjazdu i też oferty. Jak rozumiem to, że to są oferty pracy. Dosyć szybko dostałaś. Słuchaj, to ja mam tylko jeszcze pytanie jedno, też to już oczywiście o sesji, ale jakbyś tylko powiedziała, to będzie ostatnie pytanie, żebyś też mogła wypocząć, jak my wszyscy. O to, jak... Spokojnie, ale może państwo uczestnicy mają... Ale to czekaj, bo ja sobie przygotowałem to, chociaż daj mi się wypowiedzieć. Ja mam pytanie dotyczące tego trochę przygotowania raportu. Jakbyś dała jakieś inspirujące myśli albo jakieś pomysły, jeżeli chodzi jednak o przygotowanie dokumentu, no bo tu padło i te 800 stron, u ciebie 46. Czy coś przez te ostatnie 3 lata się zmieniło, jeżeli chodzi o to wasze przygotowanie raportu? To tu nie będę jakaś super oryginalna, bo myśmy się zastanawiali tam 3 lata temu, tak, 2 lata temu, co to w ogóle ten raport, tak? Urzędnicy, którzy wcześniej mieli wójta, który był 28 lat wójtem, bo oni w ogóle w tym marcu to jeszcze byli przerażeni moją bytnością w tym urzędzie i to generalnie był trudny czas. Nie chcieliśmy brać żadnej firmy zewnętrznej, bo wiedziałam, jak to się skończy, tak? Jakieś 200 stron fajnych zdjęć kolorowych. No i trochę wykorzystaliśmy to, co się wtedy zadziało w Polsce, czyli powstały 3 takie kanwy raportów. Fundacja Batorego przygotowała taką kanwę pierwszą, potem była Wspólnota Chyba Miast Polskich i ktoś tam jeszcze, już nie pamiętam. W każdym razie ja sobie popatrzyłam na te 3 raporty i wybrałam ten, który był najprostszy, w takim sensie, żeby zawierał te najważniejsze rzeczy, ale no, żeby nie był pisaniną nie wiadomo o czym, bo w naszym urzędzie pracuje 20 osób i oni mają naprawdę co robić, w związku z czym jakby jeszcze mieli, nie wiem, pisać 800 stron, no to kto i kiedy miałby to zrobić i przede wszystkim kto i kiedy, czyli ja,
miałabym to przeredagować i w ogóle zrobić z tym coś wspólnie, więc to chodziło też o to, że mieliśmy małe moce przerobowe, no i tak naprawdę wybraliśmy raport Fundacji Batorego i jakby trochę na tej kanwie troszkę tam dodajemy, no bo wiadomo, że pewne rzeczy, no nie wiem, chociażby teraz COVID czy jakieś inwestycje nowe, wiadomo, że dodajemy pewne punkty, ale jakby cały czas jedziemy w ten deseń, bo to też nam pokazuje, znaczy fajnie mieszkańcy mogą się odnieść, nie wiem, ten 2018, 2019, 2020, 2018, tak, te trzy lata już teraz mamy zraportowane, mogą sobie porównać i popatrzeć, tak, tu przybyło, tu ubyło, tu nie wiem, mieszkańcy, tu dzieci, tu szkoły i to w sumie fajnie i jakby teraz za pierwszym razem rzeczywiście ja, każdy urzędnik pisał swoją część i ja to potem składałam, w zeszłym roku już trochę doszliśmy do większej informatyzacji, jakby tak trochę oswoiłam tych urzędników z pracą online i tak naprawdę teraz to w ogóle w tym roku przebiegło praktycznie, nie wiem, w półtora tygodnia przygotowanie tego raportu, bo mieliśmy dokument online, do którego oni wpisywali po prostu swoje części, ja to potem na koniec przeczytałam, przejrzałam w całości, no i to właściwie tyle, tak? Czyli jakby już każdy wie, co ma robić, no teraz zastanawiamy się, ja się zastanawiam nad tym i przewodnicząca, jak to fajnie też zaprezentować mieszkańcom, tu mieliśmy już takie spotkanie online w ubiegłym tygodniu, no będziemy jeszcze myśleć, jak zaciekawić tych mieszkańców, żeby przyszli. Dziękuję. No i teraz jest już za sama rozpoczęłaś zachęcać do pytań. Nie wiem, czy ktoś ma jakieś pytanie? No miejcie proszę, bo ja lubię dużo gadać. Trzymasz 4 minuty. Mam pytanie. Jest pytanie. Gdyby na sesję przybyłam. To znaczy ja, tak jak wspomniałam, w naszym urzędzie jest tylko 20 urzędników i ja naprawdę muszę znać odpowiedzi na wiele pytań i tak jest, więc rzeczywiście myślę, że na większość pytań byłabym w stanie odpowiedzieć sama. Jeśli oczywiście czegoś nie wiem, to na pewno zapraszam do włączenia się urzędników. To jest oczywiste, tak? Na sesjach też tak robimy. Zachęcam Państwa, jeśli ktoś jest bardzo ciekawy gminy Pawonków, to na YouTubie jest kanał Gmina Pawonków i tam są nasze sesje, można sobie zobaczyć. Jako ciekawostkę powiem tylko, że my w czasie pandemii nie mieliśmy ani jednej sesji zdalnej. Wszystkie sesje robimy na żywo. Kolejne pytanie masz? Czy mogę czytać pytania, jeżeli chcesz? Do sytuacji odpowiadasz, czy sugerujesz pytania na ten temat? W sensie, czy ja jakby wymyślam pytania radnym? Nie, nie wymyślam, ani też nie mówię radnym, jak mają głosować. Nie, to bardziej też pytanie, czy no jeżeli wiesz, zaprezentujesz teraz 20 rok, a pytania będą dotyczyły 19, czy będziesz na nie odpowiadała? No jeśli będę znała odpowiedzi, to pewnie, że tak. Chwalić. Może jeszcze jakbyś powiedziała, bo też może część osób to zna, twoje działanie, bo też macie taką możliwość, że nie pamiętam, czy mieszkańcy mogą przychodzić na te wasze poniedziałkowe spotkania. Tak, a to też jest fajne i rzadkie, wiem już, bo mieszkańcy też się czasami, niektórzy nawet sąsiedzi dziwią. My mamy tak umówione pracę z radnymi, że w poniedziałki odbywają się komisje, sesje i w poniedziałki, jak nie ma komisji albo sesji, to są tak zwane dyżury radnych, czyli to jest taka przestrzeń czasowa między 15 a 17, bo pracujemy w poniedziałek do 17, gdzie jestem ja, przewodnicząca Rady Gminy i radni, którzy akurat mają ochotę przyjść i zapraszamy oczywiście wtedy mieszkańców i teraz też przychodzą ci mieszkańcy. Przez pewien czas robiliśmy to online, ale już teraz trochę zabrakło nam tych spotkań na żywo i rzeczywiście już kilka tygodni spotykamy się na żywo i online, trochę tak hybrydowo, kto nie może, to po prostu się z nim zdzwaniamy przez Zooma i gadamy sobie też o bieżących sprawach. Dlaczego debata dwudniowa? Znaczy generalnie chodzi o to, żebyśmy mieli czas pogadać o tym raporcie, bo nie wiemy, jak ta dyskusja się rozwinie, żeby był ten czas właśnie na tą kawę czy ciasto, żeby tych mieszkańców troszkę też zachęcić. I no jak to nie jest tak formalnie napisane, w ogóle debatę będziemy mieli, naszą sesję absolutoryjną i z raportem będziemy mieli 28 czerwca, już dzisiaj została ustalona data, czyli też od razu dzisiaj rozmawiałam z panią przewodniczącą, między 20, albo 28 tylko, albo 28 i 9, w zależności od tego, jak nam się to rozwinie, no bo jeśli mieszkańcy rzeczywiście nie przyjdą, albo nie będą chcieli rozmawiać, albo nie będą zbyt rozmowni,
no to cała ta część kawowo-dyskutancka może, nie wiem, trwać godzinę, no to możemy później jeszcze głosować, znaczy my, radni mogą głosować i zamknie się to w ciągu jednego dnia, ale jakby w każdym momencie przewodnicząca może ogłosić przerwę, no i ewentualnie na, nie wiem, zakończenie i głosowanie nad absolutorium może się odbyć innego dnia po prostu. Dobrze, słuchaj, jest 21.30. Jeszcze pytanie, nie wiem, czy znasz na to odpowiedź. To ostatnie, bo tu widziałam kilka, a nie umiem tego przewinąć. Nie, to odpowiedziałaś na to pytanie, dlaczego było dwudniowe i teraz jak masz dwa pytania i to będą dwa pytania ostatnie. Czy forma raportu analitycznego... Trudno mi powiedzieć, jaki nasz jest raport. Czy on jest taki analityczny, czy syntetyczny? Znaczy, on jest dosyć prosty. Zachęcam Państwa, żebyście zobaczyli sobie gdzieś z 2019, tam jak wpisze się w Google, to gdzieś tam wyskoczy. Ale nie wiem, no on jest taki naprawdę, to jest taka synteza wszystkiego. Jak przekazać Pani pomysły do innych gmin? Nie wiem, możecie wysłać linka do naszego webinaru, do tego, nie, ten webinar się nie nagrywa chyba, tak? Nagrywa się, będzie nagranie. Aha, będzie. No ale to możecie jeszcze Państwo polajkować moją stronę, o, zrobię sobie trochę reklamy, na Facebooku Joanna Wąskleta i tam jest ostatni webinar też, znaczy takie spotkanie online z Panią Przewodniczącą, na którym zapraszaliśmy też mieszkańców. Dobrze. Wszystkim nam dziękuję i tobie szczególnie za to, że dołączyłaś do nas i opowiedziałaś o tych swoich praktykach. No miejmy nadzieję. Trudny dzień. Tak. Więc jeszcze raz za to dziękuję. I nam wszystkim dziękuję tak naprawdę za ten godzinne myślenie. Inspiracyjnie tak naprawdę, to generalnie trzeba pamiętać, że to ma być jednak debata i do tego zachęcamy i do tego, żeby poczytać o tym, co się o naszym projekcie i też o osobach, o gminach, które uczestniczą i przenosić te dobre praktyki, o jednej dzisiaj mieli Państwo możliwość posłuchać, jeżeli chodzi o Pawąków. Dziękuję i kończymy. Pozwolimy sobie jeszcze Państwu chwilę popisać. Dobranoc i dziękuję. I za 30 sekund zamkniemy webinarium. Tych Państwa, których nie znam, mówię dobranoc. Serdecznie pozdrawiamy z sieci obywatelskiej World of Polska, a tych, których znam, trzymajcie się, dobrego wieczoru. To też dla wszystkich, ale też. To ja jeszcze też raz tak. Dobranoc. Jakieś jeszcze dobre rzeczy zatrzymujesz, tak? Bezmyślni urzędacy. Ja w ogóle nie jestem urzędasem, proszę Państwa, absolutnie. No dobrze, bo się zaraz rozwinie dyskusja, a trzeba. Jeszcze kolejne masz dobre słowa. Wójtową też nie jestem, bo nie jestem żoną wójta. Szok, to widać. Dobrze, bo jeszcze uzyskasz tutaj za dobre wpisy i dopiero będzie. No to chyba dobrze, nie? Podbiją ci rating. No dobrze, wciskam przycisk i za 5 sekund się rozłączy. Jeszcze raz dobranoc, dziękuję wszystkim. Dobranoc, dziękuję.